Co dalej z Bitcoinem? Czy to koniec spadków? Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum oraz kilku wybranych altcoinów, czyli analiza rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co piątek, analiza Bitcoina, Ethereum oraz kilku altcoinów. Powiem Wam o moich scenariuszach wzrostowych i spadkowych. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Mam problem z kamerką, ale to nic, ja tu jestem najważniejszy, a to o czym będziemy rozmawiali. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby przybić dzwona, aby nie ominął Cię żaden nowy materiał. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz dla zasięgu lub jeżeli zobaczysz tutaj jakąś wartość dla siebie i lecimy z tematem. Na początek oczywiście zaczniemy od tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. W poprzednim materiale omawialiśmy tą strefę spadkową, czyli tą strefę spadkową, którą wyznaczyłem również dla Was w zeszłych tygodniach. I mieliśmy zejście tutaj do 42 600 dolarów według wykresu z giełdy Bybit. W ostatnim materiale Wam mówiłem o tej strefie, którą tutaj wyznaczyłem, o strefie, którą wyznaczyłem dla swoich partnerów edukacyjnych. Pokazywałem Wam również właśnie stąd zagrywaliśmy pozycje na wzrosty. Część pozycji została już zrealizowana z zyskiem. O tym będziemy rozmawiali w niedzielnym materiale, czyli podsumowaniu tygodnia możliwości, jakie daje forum Mr. Advice oraz podsumowaniu moich pomysłów na trade dla moich partnerów edukacyjnych, którzy mają dostęp do mojego kursu, w których uczę i pokazuję, jak wygląda strategia Smart Money oraz również tam znajdują się moje autorskie strategie odnośnie rynku krypto. Właśnie w tym momencie, w którym jesteśmy na rynku, ciekawe rzeczy się dzieją. Na Bitcoinie mamy taką tutaj lokalną strefę, która została wypełniona, lokalna strefa manipulacji. Widzimy, że tutaj również dużo się działo, jeżeli chodzi o zatrzymanie ceny. Cena już po tych spadkach, skąd odbiła z tej wyznaczonej przeze mnie wcześniej strefy, tutaj właśnie, gdzie się akumulowało, zobaczyliśmy mocne wybicie do oporu 47400. Bardzo ważny poziom, 47400, 47500. Jak sobie zobaczymy troszeczkę wstecz, to z punktu widzenia analizy technicznej mieliśmy tutaj właśnie te knoty, które cena nam się tutaj po prostu zatrzymywała, czy to było wsparcie, czy opór. I widzimy, że również w tym wypadku właśnie ta strefa również zadziałała. I tak, jeżeli chodzi o moją analizę, w jaki sposób ja to widzę, oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje, to jeżeli cena nam wróci poniżej tej linii trendu, tej lokalnej linii trendu i wybije nam właśnie tą strefę, no to lecimy do 45200, okolice 45200 i tutaj nam cena może się zatrzymać. Jeżeli ta strefa nie wybroni jeszcze raz nam tutaj tych spadków, to powinniśmy zobaczyć zejście do okolic 44 tysięcy dolarów. Natomiast wtedy dla mnie również prawdopodobne będzie zejście niżej i wybicie tego ostatniego dołka, czyli prawdopodobnie wtedy możemy zobaczyć zejście do 42 tysięcy dolarów. Natomiast ja dalej też oczekuję 39806, ten poziom, który mam tutaj zaznaczony, powiedzmy, ok, 39840 tysięcy dolarów. Jak najbardziej ta strefa również jest dla mnie aktywna i oczekująca, jeżeli chodzi o potencjalne dalsze spadki na Bitcoinie. Gdybyśmy stąd się teraz odbili i wrócili powyżej 47 500 dolarów, będzie to dla mnie jedno z potwierdzeń na to, że zaczynamy lokalny ruch wzrostowy przynajmniej do okolic 48 835 dolarów, czyli właśnie tej czerwonej strefy. Także czekamy na potwierdzenia. Ja czekam na potwierdzenie, jeżeli chodzi o potencjalne dalsze wzrosty. W tym momencie pozycja już jest zabezpieczona w zysku, tą, którą zagrywaliśmy właśnie tutaj na wzrosty. Widzimy, że od dwóch dni po tych spadkach ceny nam tutaj się akumulowały na Bitcoinie, na Ethereum. Altcoiny troszeczkę odżyły, niektóre bardzo mocno wybiły. Za chwilkę sobie omówimy kilka z nich. Standardowo DOT, LINK, BNB. Pokażę Wam również Atom, jak ładnie wystrzelił. Jeden z Was przypomniał mi o Chilizie, o tej strefie, którą Wam wyznaczyłem na potencjalne realizacje zysków i spadki, jak to ładnie zostało zrealizowane, o tym również rozmawialiśmy. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o Bitcoina, lokalnie ta strefa trzeba nam w tym momencie wzrostowo, mamy linię trendu. Jeżeli stąd zobaczymy, nie zobaczymy w zasadzie odbicia i wybicia 47500, no to prawdopodobnie zobaczymy dalsze spadki, minimum właśnie tutaj do 45 tysięcy, a jeżeli to nam nie wybroni, to lecimy do kolejnego poziomu 44 tysiące i 42 tysiące dolarów za Bitcoina. W przypadku wzrostów spokojnie myślę, że powinniśmy dojechać właśnie do tego poziomu, do
tej wyznaczonej tutaj strefy. I tutaj będę oczekiwał reakcji, czyli korekty w tym ruchu, ewentualnym ruchu wzrostowym. Jeżeli chodzi o Ethereum, do Ethereum za chwilkę sobie przejdziemy. Najważniejsza kwestia, pamiętajcie, żeby zacząć zarabiać samodzielnie na rynku kryptowalut, niezbędna jest do tego edukacja. Pamiętajcie o tym, że każdy rynek finansowy wiąże się z ryzykiem. Bez odpowiedniej wiedzy nie ma możliwości, aby na tym rynku zarabiać. Jak widzicie, po skuteczności, czy to moich pomysłów na trade, czy moich analiz, można się tego nauczyć. Są skuteczne strategie, przede wszystkim strategia smart money, która jest strategią banków, instytucji i grubasów. Tej strategii możecie się nauczyć właśnie z moich kursów, 3-miesięcznych kursów, które naprawdę robią mega, mega robotę. Wiem to, bo dostaję feedback od moich partnerów edukacyjnych, jak oni po 2 miesiącach już zaczęli samodzielnie na tym rynku zarabiać. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce Moje kursy, tam są 4 kursy. 2 z analizy technicznej, 2 ze Smart Money, 1 Smart Money Pro rozszerzony o moje 4 w sumie autorskie strategie. Smart Money również jest jedna z moich autorskich strategii, także tam jest wszystko opisane i sprawdza się to bardzo, bardzo dobrze. Natomiast macie również możliwość dołączenia do forum Mister Porada, Mister Advice, gdzie macie również możliwość korzystania i nauczenia się jednej ze strategii, której ja również posługuję się do swoich analiz, jako taka dodatkowa strategia. Natomiast tam również macie możliwość korzystania z pomysłów na trade, na wzrosty i spadki, czy chociażby informacje, jakimi altcoinami można się zainteresować, warto się zainteresować według naszych specjalistów. Tu jeszcze moja strona nie została zaktualizowana, jeżeli chodzi o nowe pakiety edukacyjne na forum Mister Advice, ale po wejściu na moją stronę, po wejściu w informacje o forum, jeżeli klikniecie wybrany pakiet, zostaniecie przeniesieni na sklep. Tam jest to wszystko opisane dokładnie, jak to wygląda. W razie pytań piszcie do mnie na Instagramie łukaszpachowski.pl lub na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki, co zresztą możecie zaobserwować chociażby po moich wynikach, które Wam pokazuję również na moim Instagramie. Ok, wracamy do samej analizy, wracamy do analizy Ethereum. I jeżeli chodzi o Ethereum, to również tam cena się zatrzymała. Zobaczcie, wyznaczona strefa w poprzedniej analizie. Pięknie nam tutaj cena zareagowała. I w tym momencie widzimy odbicie od wyznaczonej strefy, od wyznaczonego oporu dla ceny. Mieliśmy tutaj również imbalans w górnej bandzie. I zaczynamy powoli schodzić. Kolejny target, jeżeli chodzi o zejście, okolice 3295. Jeżeli nam te wsparcia tutaj, te dwa nie wytrzymają, lecimy jeszcze raz do 2960, jak widzimy, ta cena nam tutaj właśnie zeszła tym mocnym knotem, stąd się nam cena tutaj odbiła i możliwe wybicie tego poziomu. Jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty, dopiero w momencie, w którym wrócimy powyżej tej linii trendu, tego oporu, ten opór byłby wsparciem, linia trendu byłaby wsparciem, no to lecimy po 3800, na interwale 4-godzinnym 3875. Także najpierw 3803, 3875 w momencie, w którym wrócimy powyżej tego tutaj oporu. W przypadku tutaj tych dalszych spadków i braku reakcji, to znaczy cena, jeżeli nam się to nie utrzyma, tutaj mamy lokalną strefę, która może tą cenę utrzymać dalej jeszcze wzrostowo, nie wybijając kolejnego, nowego, niższego dołka. Zobaczmy na docie, jak wygląda sytuacja. Dot ładnie wystrzelił. Te poziomy dawałem wcześniej. Pamiętacie, tutaj były wyznaczone dla Was miesiąc temu. Nie miesiąc temu, 3 tygodnie temu. Zrobiły nam 2 poziomy, które wyznaczyłem w realizacji zysków. Zielony plus ten opór tutaj. Skąd zobaczyliśmy spadki, cena jeszcze raz tam tutaj wróciła. I co dalej? I w tym momencie widzimy, że ładnie nam tutaj cena odbiła, uzupełniając tak jakby tutaj jeszcze imbalans i walczy z linią trendu. Okay? W przypadku powrotu powyżej 34 tysięcy, kolejny target 39,75 według mojej analizy. W przypadku dalszych spadków mamy tutaj 22, 21 dolarów czy 19,70 w przypadku kolejnego mocnego impulsu na rynku krypto. Link nam ładnie tutaj również wystrzelił, testując linię trendu spadkowego. Pamiętacie, tutaj również Wam mówiłem kilka tygodni temu o tym, że w momencie, w którym wybijemy tą linię trendu, zobaczymy pierwszy target, drugi target, no i do trzeciego troszeczkę nam tutaj zabrakło. W przypadku dalszych spadków, moim zdaniem, zobaczymy zejście do okolicy 23-22 dolarów.
23, 20 dolarów i 20 dolarów. BNB. BNB. Piękne wejście. Również Wam to wejście tutaj dawałem. Informowałem Was o potencjalnym kupnie na tym poziomie. Cena nam bardzo ładnie odbiła o 30 prawie procent. W tym momencie również widzimy, że zatrzymała się cena na wcześniejszym wyznaczonym oporze. I tutaj kolejne targety. W sensie już one zostały wcześniej tutaj zrealizowane, ale nowy target w przypadku dalszych wzrostów 488 i później mamy otwartą drogę do 610. Ok, i tak miał być Chili's, tak? Chili's. Jeszcze zobaczę, co pisaliście w komentarzach pod poprzednim filmem. Chili's, zobaczcie, wyznaczyłem praktycznie górkę, tak jak to w większości tych altcoinów. I wyznaczyłem dołek, tak? Czyli mieliśmy realizację zysków na tym poziomie, spadek ceny o 30% może było tutaj odkupić właśnie na tych poziomach, czy na tym poziomie gdzieś tutaj uśrednić i mamy bardzo ładne wejście z fajnym zyskiem i kilkadziesiąt procent więcej właśnie Chili'sa, sprzedając go tutaj, odkupując na tych poziomach. Ok, zobaczmy, czy pisaliście o jakichś altach, tak tutaj Paweł wspominał o tym Chili'sie. Czy chcieliście jakieś alty? Nie widzę. Na razie żadnych altów tutaj od Was. O, Jarosław poprosił o LTC. No dobra. No to już lecimy. Zobaczmy Litecoina. Dawno nie analizowałem Litecoina w sumie, więc zrobię Wam analizę tak jakby na żywo. Będzie mamy LTC. No, bo sobie wpiszemy tutaj. O. No i w sumie przy okazji widzimy, jak Litecoin również zrealizował poziomy, które wyznaczyłem kiedy? No dawno, zobaczcie, wejście od samego dołu 11 czerwca. Wow, 11 czerwca wyznaczone wejście od samego dołu. Ponad 100%. Dobra. Jeżeli chodzi o Litecoina, widzimy, że w tym momencie cena nam również tutaj ma opór, znaczy wsparcie na 166 i była tutaj reakcja. Jeżeli chodzi o dalsze spadki, no to widzę potencjalne wejście na kupno na poziomie 150 dolarów. Mamy dzisiaj który? 10.09. Oznaczymy. I zobaczmy z interwału jednodniowego, czy mamy jakieś manipulacje. No myślę, że możemy jeszcze tutaj zaznaczyć ten poziom. Wszystkie targety z tych tutaj zostały zrealizowane. Kolejny 260 i kolejny jeszcze na 280 w przypadku dalszych wzrostów. Na przykład, natomiast lokalny taki target to na tym poziomie tutaj. To sobie skasuję, to będzie do ogarnięcia. I tak to właśnie wygląda. Zwróćmy okiem jeszcze na Bitcoina, bo widzę, że coś tam się zaczyna dziać. Mamy interwał jednodniowy. Ok. Cena nam to jakoś mocno nie odbiła. O, tu przy okazji widać na tym, w tej strefie również opór z jednodniowego. No widać, że gdzieś tutaj cena w tym momencie walczy w tej strefie. No zobaczymy, jak to się zachowa w najbliższych godzinach. Także do obserwacji, wiecie, czego ja się spodziewam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Jeżeli chcielibyście zacząć swoją edukację, zacząć zarabianie na rynku kryptowalut, wiecie co robić, wbijajcie na moją stronę lub napiszcie do mnie na priv i zaczynamy. Nie ma na co czekać, po co masz dalej tracić pieniądze, wchodząc w pozycję, bo mi się wydawało. Tak to właśnie czasami mówicie. Ok, do zobaczenia, do usłyszenia, widzimy się w niedzielę prawdopodobnie. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piona.